przede wszystkim spotkanie z tradycją, bo tak nazywamy naszą imprezę Śląsko-Wilio, bo to nie tylko jarmark świąteczny, który jest też, ta nasza impreza jest taką trochę alternatywą, bo każde miasto ma swój jarmark. Natomiast my chcemy zaprezentować też mieszkańcom te tradycje, te nasze korzenie, tradycje, symbole, z czego wynikają te symbole, co one oznaczają, więc dużo wiedzy, ale też praktyczne warsztaty, na przykład spod łaźniczki, czyli choinki do góry nogami, co jest przydatne dla właścicieli kotów szczególnie. A z drugiej strony też właśnie taki tradycyjny jarmark z rękodziełem, z gastronomią bardzo dobrą, mamy ognisko, przy którym się można rozgrzać, no i dużo opowieści na temat właśnie tradycji bożonarodzeniowych. Ja oglądałam ten zespół folklorystyczny tam z Wardonia. Pamiętam z mojej młodości, jak byłam na zimowisku, że tacy jeszcze chodzili tam przed laty, nie? I rzeczywiście takie zwyczaje tam były. Nawet chcieli mnie wytarzać w śniegu. To jest taka tradycja, co panuje tylko i wyłącznie na Żywiecczyźnie. Na Żywiecczyźnie aktualnie jest ta tradycja wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa narodowego. Są to tak zwane dziady noworoczne. Może to trochę nie pasuje akurat dzisiaj do tej Śląskiej Wilii, ale my to już tak z takim wyprzedzeniem przyjechali, żeby pokazać, co się u nas dzieje od Wilii, a potem się kończy jeszcze całe to kolędowanie akurat Nowym Rokiem i Sylwestrem. Nie? Przyjechali my tu taką z grupą dziadów noworocznych, no i prezentujemy tutaj, jakby to się nazywa taki teatr. To jest teatr, bo to są takie, to nie jest tam jakieś monologi, jakieś tam życzenia świąteczne, jakieś tam mega, jakieś tam wiszowanie, tylko to jest teatr, który pokazuje, jak to cały cykl tego całego roku wygląda. We'll be right back.